Trzy lata temu uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny w katedrze tarnowskiej odsłonięto tablicę z nazwiskami 31 kapłanów diecezji tarnowskiej zamęczonych w czasie II wojny światowej. 30 z nich zginęło w obozach koncentracyjnych. Jeden, ksiądz Andrzej Miwa, został przez Sowietów zakatowany, zabity w Charkowie. Pośród tych męczenników II wojny światowej jest oczywiście także nasz błogosławiony ksiądz Roman Sitko, rektor tarnowskiego seminarium. Trzeba pamiętać i powinniśmy pamiętać po najdłuższe czasy, że w Polsce w czasie II wojny światowej zginął co piąty kapłan. 2000 księży na 10 tysięcy, którzy wtedy posługiwali na terenie Polski. Żadna inna grupa nie poniosła takich potężnych ofiar. W żadnym z krajów pod okupacją hitlerowską duchowieństwo nie było tak represjonowane jak w Polsce. Jednym z głównych celów polityki Hitlera była zagłada polskiej inteligencji, w tym także duchowieństwa. W obozie w Dachau zostało uwięzionych 1780 polskich księży. Na ogólną liczbę 1030 zamordowanych kapłanów z całego świata 868 było Polakami, co stanowi 90% duchownych, którzy tam zginęli. Kapłanom polskim nie wolno było w obozie odprawiać mszy świętej, odmawiać brewiarza, modlić się, czy mieć przy sobie jakikolwiek przedmiot kultu. Zakazano też duchownym, aby pomagali umierającym więźniom. Pomimo tych zakazów, księża z narażeniem życia organizowali ukryte życie religijne. Na podstawie wspomnień pamiętników nielicznych, którzy przeżyli, można odtworzyć, jak wyglądała wówczas kapłańska posługa w tych różnych obozach niemieckich. Zwłaszcza myślimy tutaj o sowieckich obozach niemieckich. Msze święte były bardzo krótkie. Ołtarzem był święty obrazek, a kawałek chleba odgrywał rolę hostii. Spowiedź odbywała się najczęściej w czasie spacerów po obozowych podwórkach lub ścieżkach. Spowiadająca się osoba szła razem z kapelanem, a reszta jeńców była wtajemniczona, że nie należy im przeszkadzać. Do święcenia pokarmu w Wielką Sobotę jeńcy przekazywali jedynie chleb i sól, bo więc nic nie posiadali. Oficerowie w tych obozach, oficerowie NKWD, byli czujni na wszelkie przejawy szacunku dla symboli religijnych. Konfiskowali obrazki lub inne przedmioty religijne, a nawet wymazywali krzyże, które zostały zarysowane przez więźniów na ścianach. Okupanci sowieccy niszczyli bezwzględnie duchowieństwo także dlatego, że Kościół kapłanów uważali za ostoję polskości. Kapłani, którzy znaleźli się w obozach, odegrali dużą rolę wśród innych rodaków. Przede wszystkim dawali przykład, jak zachować godność w tak trudnych sytuacjach życiowych. Potajemnie z narażeniem życia pełnili swoją posługę.
Najważniejsze, że dodawali innym nadziei. Ich męczeństwo jest świadectwem głębokiej miłości wobec Boga i Ojczyzny. Wraz z wybuchem II wojny światowej seminaria duchowne zostały zamknięte, a nauczanie seminaryjne zakazane. I wiemy, że mimo tego wszystkiego błogosławiony ksiądz Roman Sitko z narażeniem życia podjął posługę, podjął formację w roku 1940 tutaj w Błaniu. Przygotowywał starszych kleryków do przyjęcia święceń kapłańskich. Organizował także nauczanie dla najmłodszego rocznika. Zastanawiamy się, jak wtedy było, 80 lat temu, tutaj. Istniała tylko Willa Ave. Nie było jeszcze kościoła, który powstał po wojnie. I starsi to pamiętają. Nie było domu formacyjnego. Tutaj stały zabudowania, łącznie z kaplicą. Na pewno śpiewały ptaki, bo o tej porze zawsze śpiewają. Może nie zdawały sobie sprawy z tego, co się tutaj dzieje. A wydarzenia były rzeczywiście bolesne, trudne. Wielka niewiadoma przed młodymi Alemanami. Mogli przecież być przewiezieni do więzienia i do obozu koncentracyjnego. Mogli być rozstrzelani. Każdy scenariusz mógł się tutaj zdarzyć. Ale mieli pośród siebie księdza rektora i księży profesorów nieugiętych, odważnych, głęboko wierzących w słowa dzisiejszej Ewangelii. I dlatego czuli się bezpieczni. Jednym z nich był mój późniejszy proboszcz, ksiądz Wanda w Wierzchosławicach. I wspomniałem właśnie te wydarzenia, które miały miejsce tutaj 80 lat temu. Już oczywiście odszedł do wieczności z pozostałymi. Drodzy siostry i bracia, ksiądz rektor wypowiedział te znane słowa. Sam gotów jestem życie oddać, byleby ci byli wolni, gdyż dla mnie śmierć z rąk niemieckich byłaby pięknym epilogiem życia. I rzeczywiście ten epilog dokonał się w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie został, można powiedzieć, zmiażdżony cierpieniem, gdzie został powalony na ziemię, duszony butem SS-mana. Ale w tym miejscu wielkiego upokorzenia odniósł wspaniałe zwycięstwo. Zawsze w takich sytuacjach życiowych, granicznych, a każda z nas musi się z tym spotkać w życiu wcześniej czy później, jeżeli przeżywamy to doświadczenie w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, zawsze odnosimy zwycięstwo i odnajdujemy swoją wielkość i godność w Bogu, mimo tego, że ludzie nas mogą obalić. Sytuacje życiowe mogą nas niemal przytłoczyć do ziemi. Możemy się poczuć całkowicie bezradni w wymiarze ludzkim. Ksiądz Roman Sitko został zamordowany. Jego ciało spalone zapewne w krematorium, ale jest dla nas żywą relikwią przez dar zjednoczenia z Chrystusem, bowiem mocą Jego męki, śmierci i zmartwychwstania przekracza przestrzeń i czas. I głęboko ufamy, że wstawia się za nami, że jest tutaj obecny za pośrednictwem obcowania świętych.
i że daje nam pewien bardzo ważny przekaz na przyszłość, pewien duchowy testament. Drodzy bracia, wielokrotnie słuchaliśmy albo czytaliśmy historię błogosławionego księdza Romana Sitki. Jednak za każdym razem, gdy do niej powracamy, mamy możliwość przez jej pryzmat pełniej zrozumieć treść słów Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Patrzymy na postać Pana Jezusa Frasobliwego, który wypowiada te słowa. To zdanie w Biblii Tysiąclecia znajduje się w perykopie opatrzonej tytułem Warunki naśladowania Jezusa. Egzegeci podkreślają, że w tych słowach Chrystus niejako utożsamia się z głoszeniem dobrej nowiny. Życie oddane Jemu na własność zwiera w sobie nieuchronny element codziennego obumierania, osobistej metanoi, zatracania się w boskim mistrzu, aż po stan, który wyrażają słowa apostoła Pawła. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, to jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego. Drodzy, nie wiemy, jak potoczy się dalej nasza historia. Kiedy ksiądz rektor obejmował tę funkcję w seminarium w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wtedy, no już owszem, w drugiej połowie lat 30. nabrzmiewały zagrożenia w Europie, na świecie, zwłaszcza kiedy Hitler doszedł do władzy. Ale nikt nie spodziewał się, że wybuchnie krwawa II wojna światowa, że właśnie nasze ziemie zostaną zroszone krwią. I z pewnością ksiądz rektor, księża przełożeni do końca nie mieli tej świadomości, co się wydarzy w ich życiu, jakie będą musieli podejmować decyzje, ale je podjęli mocą Ewangelii Chrystusowej. Kiedy tak patrzę na was, na nas tutaj wszystkich zgromadzonych, nie wiemy jeszcze, jakie scenariusze życia będą przed nami. Nie wiemy, jak potoczy się nasza osobista historia, ale i także historia naszego narodu, Europy, świata. Jedno wiemy na pewno, że Chrystus zawsze nas wypełnia swoją obecnością. Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Oto najbardziej istotne pytanie w kontekście celowości ludzkiego życia. Czyż może istnieć prawdziwe szczęście bez Boga? Doświadczenie pokazuje, że nie osiągamy rzeczywistego szczęścia, gdy spełniają się jedynie nasze oczekiwania i zostaną zaspokojone jedynie nasze aspiracje, także materialne. Jedyne szczęście, które rzeczywiście zaspokaja ludzkie serce, to szczęście, które daje Bóg w głębi duszy. Pragniemy bowiem szczęścia, które nie zna kresu, tak jak to szczęście zbawionych, które stało się udziałem błogosławionego Romana. Nikt i nic nie jest w stanie go już powstrzymać. Nikt i nic nie jest w stanie go ograniczyć. Jest wypełniony na zawsze miłością Boga. Wezwanie Jezusa
by wziąć własny krzyż i pójść za nim, w pierwszej chwili wydaje się zbyt surowe i sprzeczne z tym, czego pragniemy, w zestawieniu z naszym pragnieniem osobistej realizacji, bywa nawet zawstydzające. Jednakże przypatrując się właśnie świętym, a zwłaszcza męczennikom, dostrzegamy, że w Chrystusowym krzyżu, w miłości, która czyni z siebie dar, odzyskali życie, które stracili w jego ziemskim wymiarze. Drodzy bracia, drogie siostry, męczeńska śmierć błogosławionego księdza Romana Sitki była, jak sam to ujął, pięknym epilogiem życia, czyli dopełnieniem wcześniejszego życia. Bohaterstwem jest także bowiem żyć, trwać, być wiernym, spójnym wewnętrznie przez całe lata swego życia. Bohaterstwem jest oddanie życia z miłości do Boga, ale bohaterstwem jest również wytrwać całe lata w wierności Bogu, Ewangelii, kapłańskim przyrzeczeniom. Bohaterstwem jest wytrwać być może w związku małżeńskim. Bohaterstwem jest troszczyć się ustawicznie o dzieci, które nie zawsze odpowiadają miłością. To dla nas bardzo ważne, abyśmy do finału swojego życia przygotowywali się konsekwentnie przez bohaterskie życie na co dzień, podejmując wyzwania, które Bóg stawia na naszej drodze. Mamy świadomość tego, że nie ma dla nas wszystkich jednej takiej samej drogi do świętości. Każdy z nas idzie własną, ale od świętych możemy się uczyć tego, z jak wielką determinacją poszukiwali swojej drogi oraz wytrwałości, z jaką później po tej drodze kroczyli i dokładali starań, żeby wytrwać do końca. Cieszymy się, że trwa proces kanonizacyjny 108 męczenników za wiarę, wśród których jest błogosławiony ksiądz Roman Sitko. Oddał on swoje życie także za nasze seminarium. Módlmy się o jak najobfitsze owoce świadectwa wiary tych wszystkich, którzy są wezwani na drodze powołania. Nie bójmy się modlić o heroizm wiary dla nas samych, zwłaszcza o tę codzienną, heroiczną wierność Bogu, Chrystusowemu Kościołowi, zobowiązaniom, które przyjęliśmy na siebie, aby nasza diecezja ustawicznie rodziła heroicznych świadków Chrystusa, tak spośród duchowieństwa, jak i spośród osób świeckich. Za chwilę przekażę dar w darze. Jest to dar księdza arcybiskupa Henryka Nowackiego, który otrzymał od papieża Franciszka i przekazuje do naszego seminarium tarnowskiego. To kielich. Kielich, który ujmuje zawsze to, co bardzo ważne. Tajemnice Eucharystii. Tajemnice męki, śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech ten kielich przypomina nam, że przyjmując Eucharystię, Komunię Świętą, łączymy się z Jezusem Chrystusem w sposób najbardziej intymny, najbardziej trwały. Niech to zjednoczenie uczy nas drogi ku Bogu, ku człowiekowi, Jezusie Chrystusie, na wzór błogosławionego księdza Romana. Amen.